Siemaneczko, kochani, dzisiaj widzimy się po raz kolejny w naszej kuchni, a to dlatego, że pojawiło się pod tym ostatnim filmem z kuchni, który dla was robiliśmy, ponad 350 komentarzy. Odpisywaliśmy na początku na wiele, ale no wiecie, jak to jest, robimy następne filmy już, montujemy je, to nie ma czasu, wiecie, czytać i zaglądać, więc postanowiliśmy z Justynką Bibinką, że zrobimy wam po prostu szybki wideomateriał. Nic się nie stało. Wsadziłeś mi palec prawie w oko. Oj tam. Więc nie będziemy po prostu, nie że marnować czas, ale po prostu go zużywać, żeby odpisywać na wszystkie wiadomości, więc na te najbardziej pilne i chcące odpowiedzi po prostu teraz odpowiemy. No, pierwsza wiadomość to się pojawiła taka, że to nie jest wyspa. Że to jest sorry, ale patrz na dzieci, bo są w piaskownicy i wiecie, będą miały taką rozbieżność trochę. To tak, to nie jest wyspa. Popraw się, Wojciech. To nie jest wyspa. Cały czas mówiliśmy, że mamy wyspę, ale ona jest wielka jak wyspa, ale to prawda, to jest półwysep, bo jest połączona do brzegu, nie? Czy tam do jakiegoś miasta, nie wiem. Naprawdę, nie ma dla nas różnicy, czy to jest wyspa, czy półwysep. Nam się podoba, więc... I tak się mówi, wyspa. Usiądź do wyspy, tak, a nie na półwysep. Więc obalamy to, spoko, mieliście rację, macie rację, to nie jest wyspa, to jest półwysep. No dużo, tak, bardzo... dalej nie mamy Hokaru, do niej dalej. Tak, dalej, no bo długo nie minęło. Bardzo dużo informacji, piękna wyspa, piękna kuchnia, mój styl, śliczna rodzina, cześć, super kochani, stanowane. Dużo pytań, że nie pokazaliśmy najważniejszego. O tak, 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 tak. Słuchajcie, jak w każdym praktycznie polskim domu... Tadam! Tak, to jest po prostu... ta szafka na worki, to są worki, po prostu jak jest ich za dużo, to się wyrzuca i się wkłada nowe i tylko po to. No, no i trzy śmietniki na segregację. Plastik, papier i zwykły taki śmietnik na wszystko, a butelki, mało mamy butelek, więc butelki po prostu... ze szkła, no to mam taki czwarty w garażu, ale w sumie butelki jak zużywamy, to daję przed albo za śmietnik, bo jest strasznie duża ta szafka, więc jakby wchodzi tam, czy słoiczki z gerberków, jakieś takie tak. rzeczy. O, to odkładamy, tego dużo nie ma. Kolejna informacja, no to tutaj był normalnie zatrzęsienie komentarzy. Kto ją w ogóle projektował i kto pozwolił, żeby w tej kuchni były tak gniazdka i że są strasznie nisko. Są nisko, nie mogą być wyżej, no bo wyżej jest już parapet. No ciężko byłoby tutaj gdziekolwiek indziej dać gniazdko. A nie chcieliśmy mieć, słuchajcie, niżej blatów, bo wygodnie jak ten blat jest trochę wyższy. Tak, wiecie, blat powinien być na wysokości... tak, 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 no bo patrz, Justynka wskakuje tu sobie na blat, nie? No i wszystko wiadomo, nie? Więc na takiej wysokości powinien być blat, żeby było wygodnie. I obalamy ten mit, który pojawił się w komentarzach, że nic nie włożymy do tych gwiazdek kontaktu. I bo... Co tu jest? A, słuchajcie, i ta wtyczka to jest od profesjonalnego blendera. Ode mnie jest food trucka, więc jakby widzicie, gniazdka są robione płaskie, które wchodzą. No i a poza tym więcej rzeczy, jak już tutaj w sumie nic nie podłączam, ale jak jest jakiś ręczny blender, chociaż nie używam, no to jest taka płaska, jak to się nazywa? No wtyczka. Wtyczka. No i tutaj też, tutaj podłączamy czasem toster po prostu, a tu na stałe mamy czajniczek. Ekspres chyba do kawy, no i blender na stałe, no i więcej naprawdę nam nie potrzeba tutaj, więc... Soda Stream jest jakby... Bezprądowa, a jak coś potrzebujemy, no to mamy jeszcze, więc... Tam są jeszcze gniazdka. No, tu są jeszcze gniazdka, w których tylko używamy, powiedzmy, do ładowania telefonu i czasem jakiegoś akumulatorka czy czegoś do czegoś, więc obalamy ten mit, że są za nisko. No, szczerze, baliśmy się, czy uda się dopasować blat, że jest idealnie, zobaczcie. Jest na milimetry, jakby był wyższy blat niż, chyba to jest 2-centymetrowy blat, jeśli byłby wyższy, no to byłby problem, to jest racja, bo ja sam to, że tak powiem, projektowałem, wymyśliłem sobie tą wysokość, żeby było między parapetem i dobrze, że ten blat jest taki niski, ale to nie jest problem, no, że się coś nie mieści. Tak, co byśmy jeszcze mogli tu podłączyć? No właśnie też szukałem, ale... Nie, no nie, nawet gdzieś... mikser... No. Ten, jak to się nazywa, to też jest taki na płasko. No, więc no sorry, nie? Sorry. No i chyba jeden z też z komentarzy, który się bardzo często pojawiał, no to... To jest, słuchajcie, jakby ja sama to chciałam, sama to zaprojektowałam, wszyscy mówili nie, nie, był spór nawet ze stolarzem, pozdrawiam cię Stefan.
Ale słuchajcie, od 10 lat u siebie w domu tak miałam, u moich rodziców tak samo jest. Jak projektowałam różne projekty odnośnie odbiorów sanepidowskich i tym, że innych rzeczy, no słuchajcie, w kuchni najważniejszy jest blat. Wojtek, bo nie wiem, czy ty kręcisz. Opadłem, przepraszam cię. Poczytałem w międzyczasie kolejne wiadomości i mi się opadło. Ale tak, w kuchni najważniejszy jest blat i jego jakby, wiecie, no musi być duży blat, żeby można było sobie kroić, że ja to z Wojtkiem w dwójkę mogę stać i coś robić. Nie, bo to jest chyba jakieś takie informacje, nie wiem, z seriali telewizyjnych czy z czegoś. Zmywak czy tam zlew musi być pod oknem. Ja przechodzę tutaj na osiedlu przez takie mieszkania, gdzie jest tutaj kran, tu i się nie da tego okna w ogóle otworzyć. No przecież to jest bez sensu, wiecie, nie? Patrzcie teraz, tutaj jest na przykład kran i patrzcie, jaką małą powierzchnię mają do jakby zagospodarowania, nie? Wiecie, o co chodzi? No dobra, jeszcze tutaj, ale jest to pod kątem. No nie wiem. A my mamy tak, ja sobie tu czasem kroję coś. Na półwyspie sobie coś kroję. Czasem tutaj coś się smaruje, coś się tu układa. Światło, tak. Słuchajcie, jak coś robicie, no to macie dostęp do tego światła. No. A po co nam światło z okna, jak myjemy garnki na przykład? Myjemy garnków, to no ale jak płuczemy, jak ty wiesz, płuczesz tutaj, to po co ci to jeszcze światło z okna? Jeszcze jedna uwaga, że w profesjonalnych kuchniach takich gazowych, takich no mega top, zazwyczaj podajniki z wody, nie wiem, może coś się wydarzyło. To podajniki z wodą są tutaj, wylewka jest zrobiona jakby ze ścian dodatkowo, żeby, słuchajcie, zademonstruję, dlaczego mam tak blisko. Mogliśmy nagrać, słuchajcie, bo kurier akurat przyniósł dla mnie najważniejszą paczkę, ale o tym zaraz może, co? To zaraz wam pokażemy, nieważne. Dokończ, zademonstruję, dlaczego chciałam, żeby to było w takim położeniu. Uwaga, gorce będzie wyjmowany. Mały. Czyli gorcu. Robię zupę. Przy dzieciach robię zupę codziennie praktycznie. Gar, jakbyście nie wiedzieli, proszę bardzo, gar tutaj zawsze jest... Co jest? Gar, proszę, stoi. Ja zupę, wiecie, podstawa dla dzieci to jest rosół i w ogóle. Więc zupę robię co drugi dzień. Podchodzi się i proszę bardzo. Nie trzeba dźwigać. Nie trzeba przenosić. Druga sprawa, myjemy warzywa do zupy. I od razu wkładam je do garnka. Jemy mięso, tak samo, kurczaka. Cedzimy ziemniaki, cedzimy makaron. No, proste. No, ale to jest tak, że ludzie teraz piszą, a później mówią, kurde, fakt, nie? Bo oni tak piszą, bo czy wy tak piszecie, że najdziwniejszy pomysł, jaki widziałem, to zlew obok tego. No bo stolarz mówił, że jeżeli chodzi o zalanie, nie? No przepisy, no tak, no jest tam PHP, tak. Ale gniazdka mamy tutaj za, tam trójfazowy czy coś, gniazdko jest gdzieś w tym miejscu nie tam. Nie pokramy, słuchajcie. Woda też nie jest w tym przedziale, tylko woda jest z tamtej strony wypuszczana, więc jest naprawdę duży przedział. Kurde, jak ma się coś zalać, to i ci się zaleje cała kuchnia i wszystko, nie? Więc... Jeszcze co było, to jedyne co zmieniłabym teraz w kuchni i po komentarzach jakiś tam, no nie znajdziemy tego komentarza, bo jest dużo, że jest nieprawidłowo zrobiona zmywarka z szafkami, bo teraz zmywarkę przełożyłabym na tą stronę. No tak, bo oni pisali, że to się przekłada. Tak? No, bo Wojtek nie, jakby ja nie króluje, tutaj nie używa, ale jak wrzucam brudy, to nie mam dostępu do śmietnika i muszę wrzucać do zlewu, a potem ze zlewu do śmietnika. Więc wiecie, nie, ja nie przemywam akurat rzeczy wsadzając do zmywarki, ale no jest, no wiecie, jak to jest otwarte, ona jest chyba brudna, więc nie będzie, a nie, dobra, nie ma źle. No że wiecie, jak tutaj sobie wkładam rzeczy i mam coś brudnego, no to do wyrzucenia, no to nie koliguje mi to ze śmietnikiem, nie? Więc ale to też teraz... było ze względów takich, że po prostu woda tam była i myśleliśmy, no żeby to było blisko, wiadomo, kran z tamtej strony, no tu zmywarka. Można było tu, bo po prostu trzeba byłoby dłuższą rurę albo drugą wodę podstawić i drugi odpływ. To jakby co, to sobie zamieńcie. No, ale to jest tak jak, wiecie, my nie mieliśmy jeszcze projektu dokładnego kuchni, jak będzie wyglądała, a już trzeba było zrobić rok temu, półtorej roku temu, wiecie, wodę, odpływ, dopływ i tym podobne. I jeszcze ktoś pytał, a znaczy tutaj to w ogóle było mnóstwo komentarzy, że każdy ma taką szufladę, ale ona się bała, żeby tego nie pokazywać. Ktoś pytał o szerokość cargo, to możesz zmierzyć. Co? To, jakie to jest szerokie i co tam się mieści. 15 cm. 15 cm? Wszystko się mieści. No, a no, wszystko tam wiele no, nie mamy. Słoik nie wchodzi. Słoik nie wchodzi, no.
Ale tak, buteleczki dwulitrowe też się mieszczą. Jakby coś było większego, to mogłoby się nie zmieścić. Ej, w ogóle czekaj, zrobię polecajkę. Ej, ta oliwa truflowa z Biedry za 10 zł jest sztosem. Polecam. Przeglądając jeszcze na szybko te komentarze, bo tak przeglądamy, nie wiem, czy jeszcze do czegoś... A, wiem, do czego się czepialiście. Do okapu, że trzeba zaglądać pod spód, żeby go włączyć, nie? No trzeba. Wolę mieć taki schowany, to jest firma Globalo. Wolę mieć taki schowany, bo mieliśmy do wyboru, niż jakiś taki widoczny, gdzie się go używa. Co widuje? Chyba ciasteczko. Coś innego je? Wituś jest kamyczka? Wituś je kamyczka, Julek nam powiedział. Więc kończąc ten temat, wolę mieć ładnie tutaj schludnie i niewidoczny ten okaw, jeśli się go używa raz w tygodniu, czy dwa, gotując tą zupę, czy trzy ewentualnie. Nie, no niż... się pan. No dobra, używasz go więcej, ale no to ale można się schylić. Dostałabym do głowy, jakby on był na widoku, jak zresztą widzicie, styl domu jest tak, że jest prawie wszystko pochowane. Co? W każdym razie Robek jest wszystko pochowane i jeszcze dużo osób się śmiało, że z tej strony może być brudny. No wiadomo, słuchajcie, no... No i ktoś pisał, że można się przewiercić z tą wentylacją na zewnątrz, ale nie chcieliśmy tego robić ze względów na to, żeby znowu to powietrze z zewnątrz nam wpadało, że szczelność by nie była taka. Naprawdę, wymieniając te filtry, nie czuć tego, nie czuć. Co prawda, wiesz, nie smażymy ryby co piątek czy coś tam, żeby sprawdzać to, ale no tak gotując, kurczę, nie rozchodzi się ten smród gdzieś tam po całym domu. Przy tym to jest nowy filtr, więc spoko. No a poza tym rekuperacja tutaj. Wojtek ma w telefonie coś tam ustawione, jak ktoś napisał. No, wietrzenie. No, Stefan no, napisał. Akurat Stefan napisał. O, okej. No właśnie, Stefan może tutaj się odnieść pod tym filmem, czyli nasz stolarz, którego serdecznie polecamy. W ogóle dał nam znać, że mnóstwo osób się zgłosiło, 60 tysięcy osób widziało i sporo osób do niego już napisało jakąś wycenę, co bardzo dla nas fajne, bo nie, nam no, zaufaliście. Polecamy, a co, z drugiej strony, no polecamy, no bo wiesz, zaufać można każdemu, kto coś mówi w internecie, ale no my to mamy, po prostu widzimy, co tutaj nam Stefan zrobił i szafeczki pod telewizor. Mogę też się pochwalić, bo nie wiem, czy ją gdzieś pokazywałem. To jest taka szafeczka pod telewizor, też robiona na zamówienie, telewizor i szafeczka. No ja ją sobie wymyśliłem, narysowałem sobie, chciałem, żeby te fronty były białe, takie wystające. Narysowałem ją, Stefan mi ją po prostu wyprodukował z chłopakami, więc... I tu jeszcze mamy takie szafki białe, nie wiem, czy już się pokazywałem. Tu jeszcze czekamy na taki metalowy stelaż cały czas. Tutaj, tutaj, może też czekamy jeszcze. Tu są szuflady. O. Ciach. No jeszcze tu nic nie ma. To mogą być kolejne przydasie, jak to nazwaliście. I tu też czekamy na taki stelaż metalowy. Dzisiaj dzieci nie skaczą z szafek, więc jest też w porządku. Wynieśli się na dwór, ale się denerwują, więc pokażemy, znaczy przekażemy informację, że dzisiaj dzieci są bezpieczne, bo się same tam bawią. No nic, a tu jeszcze taka informacja, że niebawem przystępujemy do... Będziemy wybierać kolory tarasu i będziemy wreszcie... Zróbmy to tutaj, w tym odcinku. Nie, zrobimy to tak jeszcze... O matko, jak te dzieci nam płaczą. Ja tylko płaczę. Na kolegę Witek. Dobra, kończymy ten odcinek. Myślę, że przekazaliśmy wam sporo cennych informacji. Jeśli jeszcze jakieś się pojawiły, to już na pewno odpowiemy w komentarzach. Nie będziemy tworzyli trzeciego wideo na ten temat, ale... No i te lampki, co mi nie wyszły. No zobaczcie, no mi nie wyszły te lampki nad wyspą, prawda? No bo mogły być trzy, albo mogły być trzy. Ja nie wiedziałem, że ten półwysep będzie taki wielki. Myślałem, że będzie jakoś się tutaj kończył. No bo do końca my nie wiedzieliśmy, jak on będzie. No. Bo to było jeszcze, czy to zabudujemy, czy nie zabudujemy, to było... I to było jeszcze w ostatnich etapach. Stolarze przyszli, to jeszcze przesuwaliśmy te szafki, żeby były tak, jak powinny być. No nic, no tak wygląda ta nasza kuchnia. Teraz już przy takim użytkowaniu, tam mamy kwiatka. Tutaj zrobiłem takie rozsady drzewa tlenowego, które sadzimy sobie na zewnątrz. I tak to wygląda. Zostawcie komentarz, odpowiemy już na nie pisemnie. Dzięki.